Panie pośle, tylko w dwóch słowach chciałem się odnieść do tej pana wypowiedzi na poprzednie, przedostatnie pytanie. To nie Aleksander Kwaśniewski zepsuł wizerunek Polski za granicą. Obawiam się, że na Ukrainie mógł trochę popsuć. Panie pośle, dobrze pan o tym wie, że to rząd, którego pan był rzecznikiem, bardzo skutecznie zepsuł reputację Polski za granicą, pani minister Fotyga. I tutaj proszę tutaj szukać winnych we własnych szeregach. Co zrobiła? Natomiast pan ja mam pytanie. Czy mógłby pan powiedzieć, co zrobiła pani Fotyga? Proszę mi dać zadać pytanie. Do pana jako byłego rzecznika, byłego rządu. Dlaczego w taki dziwny sposób nastąpiło przekazanie, czy no nie nastąpiło przekazanie władzy nowemu rządowi zachowania prezydenta Kaczyńskiego po wyborach? No nie skomentuję z uwagi na szacunek nie tyle dla niego, co dla urzędu, który piastuje. Natomiast zachowanie pana byłego szefa no wyglądało jak zachowanie dziecka, któremu ktoś na podwórku, no może na podwórku nie, bo on mówił, że na podwórku się nie wychowywał, na dworze, czy w jakimś lepszym towarzystwie, jakby ktoś mu odebrał zabawkę. Okej, więc tak, zaraz przechodzimy do przekazania władzy, a teraz jakby pan mógł powiedzieć, co takiego pani minister Fotyga złego zrobiła? No panie pośle, reprezentując w obradach Rady Unii Europejskiej, czy Rady Europejskiej Polskę, no pani minister Fotyga, no skompromitowała się i to wielokrotnie. I dobrze pan o tym wie. Ale co zrobiła? No jedną konkretną rzecz. Panie pośle, proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Ale pan, widzę, ma kłopoty z odpowiedzią panie na... Panie pośle, no chociażby, no slogany, wracajmy do... Możemy mówić o pierwiastku, ale... możemy mówić o Joanninie, możemy mówić o tym, że wracając ze szczytu Unii Europejskiej, tak naprawdę polska delegacja nie za bardzo wiedziała, co tam wynegocjowała, bo się okazało, że to miało być jakieś porozumienie dżentelmeńskie, ale że ono niekoniecznie skutki musi być... Skutki są takie, że mamy najlepszą z możliwych, czyli wersję nicejską przez 10 lat, a później mamy Joanninę. To jest dyskusyjne. Lepiej być nie mogło. Natomiast rzeczywiście no, widzę, że miał pan pewne problemy. No, jest taki slogan, Anna Fotyga robiła źle i to no, wystarczy. Ale teraz wracając tak, jest zwiększenie stanowiska, to jest dyskusyjne. Panie profesorze, wracając do pytań. Tak. Po pierwsze, zaraz przechodzimy do przekazania władzy. Aleksander Kwaśniewski. No, myślę, że zgodzą się państwo z tym, że istnieje niestety taki stereotyp Polaka za granicą, Polak to pijak i tak dalej, i tak dalej. Myśmy z tym stereotypem bardzo, bardzo walczyli. Niestety Aleksander Kwaśniewski, doskonale zdając sobie sprawę z pewnych trudności naszych wizerunkowych z tym tematem związanych, kilkukrotnie upił się i no i cóż, no po prostu ręce opadają. Ale teraz przechodzimy do pytania pana z Lidu. Przekazanie urzędu. Cóż, przekazanie urzędu nastąpiło tak, jak niekiedy następowało w poprzednich latach. Tak w Polsce jeszcze nie było. Włodzimierz Cimoszewicz przekazał urząd? Pan, tak? Jest pan pewien? Tak samo jak jest pan, Marek Belka przekazywał. Nie, czy Włodzimierz Cimoszewicz przekazał? Bo Marek Belka oczywiście, że przy mnie przekazywał, ale czy Cimoszewicz przekazał panu Buzkowi? To również się usprawiedliwiał wyjazdem, tak? Zagranicznym, czy jakimś służbowym. I teraz tak. Nie przekazał, to mogę panu powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o premiera Kaczyńskiego, przekazał urząd wicepremier. Premier Kaczyński wyjechał. I teraz tak, czy jest to lekceważenie, czy jest to eleganckie zachowanie? Nie sądzę. Dlatego, że jeżeli premier Kaczyński chciałby zlekceważyć Donalda Tuska, to nie proponowałby mu kilka dni wcześniej najbardziej eleganckiego gabinetu, do tego, żeby mógł w komfortowych warunkach formować swój gabinet. Tylko czterech premierów po 1989 roku zdecydowało się na taki gest, żeby zaproponować przyszłemu szefowi rządu gabinet, w którym to można w sposób komfortowy pracować, spotykać się z ministrami, tworzyć Radę Ministrów. Jarosław Kaczyński zaproponował taki gabinet Donaldowi Tuskowi, dlatego sądzę, że nie warto interpretować to w sposób jakiś lekceważący. Drodzy panowie, ja proponuję, przekazanie władzy nastąpiło w taki sposób, jaki nastąpiło. Ocenie poddajemy to wszystkim państwa.